Ojca Czasów, Święta Hildegarda z Bingen, wydawnictwo AA, rok 2022. Czyta Lenka Miller. Z jakiego powodu Bóg przez osobę niemą i nieuczoną wypowiada nowe tajemnice i wiele sekretów, które aż dotąd pozostają zakryte? Teraz jednak wiara katolicka chwieje się w ludzie, a Ewangelia w tych samych ludziach nie ma swojego trwałego miejsca. Również wielkie tomy, które z ogromnym staraniem wielce wypróbowani doktorzy gruntownie wyjaśnili, rozpływają się w przykrym znudzeniu. A pożywienie dla życia, boskie pismo, stało się już letnie. Teraz więc wypowiadam słowa przez człowieka, który nie mówi o piśmie, nie jest również wyuczony przez ziemskiego nauczyciela. Ja zaś, który jestem, przepowiadam przez tego człowieka rozliczne nowe cuda, które aż dotąd pozostawały ukryte w opasłych tomach. Podobnie czyni człowiek, który najpierw nakłada sobie glinę, a dopiero z niej, zgodnie ze swoją wolą, czyni każde wyobrażenie. Zachęta Boga skierowana do nauczycieli, aby nie gardzili tą mową, lecz by podnieśli ją niczym chorągiew prowadzącą najskuteczniej do zwycięstwa przeciw synowi niesprawiedliwości. O doktorzy, którzy przynosicie obfite i pełne pożytku owoce, odkupcie wasze dusze. Wyznajcie z mocą te słowa. Nie bądźcie niewierni co do tego przekazu. Jeśli bowiem wzgardzicie nim, wzgardzicie nie tyle tą wypowiedzią, ile mną, który jestem zaiste najprawdziwszy. Wy bowiem winniście pod moim prawem żywić mój lud, mieć o niego staranie, aż do końca czasu na to wyznaczonego, kiedy to zakończy się wszelki trud i każda praca. Jednak do tego czasu będziecie mieli czasy czasów, które będą trwały określoną wcześniej miarę i będą zmierzały do chwili, w której przyjdzie Syn Zatracenia. Zatem wzbierajcie siły i wzmacniajcie się, moi wybrani. Strzeżcie się, byście nie wpadli w pułapkę śmierci, lecz byście wznieśli chorągiew, dającą najwspanialsze zwycięstwo w tych sporach, abyście obalili Syna Niesprawiedliwości. Oto bowiem na tych błędnych ścieżkach, które prowadzą i idą w ślad za Synem Zatracenia, którego wy nazywacie Antychrystem, naśladujcie przykład tego, kto was pouczył o drodze prawdy, gdy z wielką pokorą, nie z pychą, na świecie pojawił się w ciele. Słuchajcie zatem i pojmijcie. Słowa Ducha odnoszące się do Kościoła w dniu ostatecznym. Duch bowiem powiedział Kościołowi o czasie ostatecznego błędu. W tej godzinie śmierć napadnie na Kościół. W tym czasie, u końca czasów, przyjdzie przeklęte oszczerstwo, które jest oszczerstwem największym ze wszystkich.